No! Ożeż ty! Ole mnie załatwił! Bęb! O! Ja, ej, to jest taki mały detal. Ale tak cieszy. O! 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 Patrz! Wow! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motorfest. Dzisiaj zrobimy sobie playlistę Liberty Walk. Mamy już zaczęte jedne zawody, widzę, że tutaj jest trochę do roboty. W tych 10 rzeczy mamy tu do zrobienia? Wow. Ej, szybka podróż, zobaczmy. Mi się już odblokowała szybka podróż? Okazało się, że tu można obejrzeć tylko i wyłącznie filmik wprowadzający. Ostatnio jeździliśmy sobie tym Mercedesem, ale w takiej zwykłej wersji drogowej, a teraz mamy taką wersję torową Mercedesa SLR McLaren. Także znacznie bardziej przyczepny samochód. O kurczę, tutaj gdzieś trzeba skręcić, zobacz. I grzejemy sobie. No ej, 11 km mam do przejechania? A, to spoko, fajnie będzie na rozgrzewkę sobie tyle przejechać. Zwłaszcza tym Mercedesikiem. Pojawiła mi się ta losowa część. Czekaj, może z tej strony będzie? Z tej strony chyba. Tak? Tak jakby gdzieś tutaj. Aha, to będzie chyba gdzieś tutaj. O, zniknęło mi. Oho, jest. Znalazłem, zielone mi się trafiło tym razem. Proszę bardzo, zabieramy skarb. Tutaj, właśnie nie wiem co tutaj będzie, czy kasa? Znaleziono skarb, dostaliśmy XP, okej, i co jeszcze? I kasę, 9000, okej! Spoko to wygląda, no nie? Wow, podoba mi się. No dobra, no to ej, to jest moja pierwsza część znaleziona, właściwie pierwszy skarb. O, zmienię sobie furkę, to szybciej dojadę. Wezmę sobie coś takiego. Oj, to będzie dużo szybsze. Gotowi? Oh yeah! Ale fajnie. Jak nisko się siedzi. I patrzcie, już jadę 3 paki i wyobraźcie sobie, że ten samochód jest kompletnie nieulepszony póki co. Zobaczcie jak wygląda z zewnątrz. Ekstra. Ostatnio do The Crew 2 pododawali właśnie takie kosmiczne pojazdy. No ten wygląda nieziemsko. Patrz, tutaj jakieś zakryte te koła w ogóle. Jakiś taki... Zobaczcie, jak gdzie kierowca siedzi, aż mu kask wyskoczył przez szybę, tak sztucznie, nie? Ale jest całkowicie zakryty, tam musi być zajebiście ciasno. A dzisiaj sobie włączyłem muzykę z gry, ale taką, nie taką jak usłyszycie normalnie, taką licencjonowaną, tylko taką, którą ja sobie mogę puścić na moich odcineczkach. Także dzisiaj złapiemy trochę taki growy klimat, a z tego co słuchałem, to nawet niektóre te utworki są całkiem spoko. Także zobaczymy. Ale sztywno teraz kierownica chodzi przy tym pojeździe w porównaniu do poprzedniego. Poprzedniego miałem tego offroadowca. I już powoli sobie dojeżdżamy. Znowu część mi się pojawiła, ja nie wiem, szukać tego? Wiesz co, no poszukam, to jest jednak 9000 kasy, nie? To sporo, jak na początek. Mam nadzieję, że to będzie po tej stronie, bo tu widzę, że jakaś woda jest, rzeka albo coś. No tutaj musi być. Czekaj. O, jest! Niebieskie. Ty, ale wiecie jak jest w The Crew 2? Że w zależności od tego, jakim samochodem sobie, czy w ogóle pojazdem, zbierzecie tą część, to do tego samochodu te części dostaniecie. Więc jak ja bym sobie zebrał to samochodem offroadowym, no to do offroadowego bym sobie te części wziął. Ej, tutaj mamy rajdowego Escalade'a. What? Okej. I mamy. Teraz chyba więcej kasy dostaniemy, nie? Bo to była jakaś... 18 tysięcy baksów! Wow! No to dużo więcej. I lepsze części, no bo to była ta skrzynia niebieska. Okej.
No to opłacało się. Jesteśmy już i mamy naszą drugą właściwie misję, bo pierwszą sobie wykonałem tak, o, z rozbiegu. Będziemy mieli tutaj do czynienia z fajnymi pakietami poszerzeń i tak dalej, więc to będzie naprawdę ciekawa playlista. Dostajemy teraz do dyspozycji M4, Liberty Walk. O, patrzcie, jakie ma oczy groźne. Ja powiem wam, nie jestem jakimś wielkim fanem tych pakietów. Dlatego, że one mają te takie nity na zewnątrz i mi się właśnie te nity nie podobają. Ale w Dekru 2 mieliśmy bardzo dużo różnych pakietów poszerzeń. Mogliśmy sobie też komponować samochód według własnych upodobań. Więc to nie jest powiedziane, że zawsze musimy zakładać ten i wyłącznie, tylko i wyłącznie ten bodykit. Sobie kamerę z zewnątrz. O, yeah! Ale to super wygląda, wow! Ty, jak to dobrze skręca, wow! No, ale ja muszę ich dogonić, bo wydaje mi się, że poprzednią playlistę, którą robiłem, to było to Donut Media. Tam nie musiałem się specjalnie skupiać na tym, ale tutaj już widzę, że mamy wyścig, więc chyba ważne jest to, abym wygrał, nie? A tu możemy po ścianie pojechać? A nie, nie da się, szkoda. Chciałem to przetestować. Nie byłem jeszcze w tym tunelu. 80, ale oni cisną. Wow! Jestem przyzwyczajony z Ford, że jak zahaczam kołem pobocze, to nic się nie dzieje. A tu proszę, mocno zwalnia samochód. Koniec, nie? O, już prawie. Kurczę, ej, ciężko było tych... Ciężko tych dwóch z przodu podgonić. Jak oni to robią? Wiecie, ta gra jest o graniu w kooperacji. Jeszcze z nikim w koopie tutaj nie grałem. Jestem ciekawy, jak to wygląda, wiesz. Synchronizacja i tak dalej. O, ale moim zadaniem było tutaj zająć trzecie miejsce co najmniej, więc to zaliczyłem, ale nie jestem zadowolony z tego przejazdu. Chociaż jechałem całkiem dobrze, nie? Ale genialnie wygląda ten samochód. Kurde, tak groźnie w ogóle. Najlepsze jest to, że po skończeniu każdego wyścigu dostajemy trasę do następnego w tej playliście. To jest spoko, tylko tutaj akurat w tej playliście musimy jechać bardzo daleko. Zobaczcie, 8 km. Chociaż widzę, że w tym GTR-ku to ta odległość znacznie się zmniejsza. A możemy sprawić, żeby zmniejszała się jeszcze szybciej, bo teraz chyba wygraliśmy do tej klasy części. O, zobacz. Ty, tu nie ma żartów, ja już mam tu kozackie rzeczy. Cyk, wkładamy. Może jakiś tunik dla zawodowców zrobimy jeszcze. Jedziemy. Zobaczymy teraz, co się stanie. Ulepszone części. Ale czy ulepszone prowadzenie? Na sztywno jest zrobiony teraz. No, to jeszcze nie jest to przyspieszenie, ale poprawa już jest. Kurczę, cały czas wyskakują mi te części do odszukania, ja mam ochotę ich poszukać. Bo teraz strasznie mało kasy się tutaj ma w tym Dekru na początku. I wiesz, nie ma się części, no niczego się nie ma, nie? W Dekru 2 zostawiłem za sobą masę różnych rzeczy. Masę różnych części wydropionych i tak dalej. A tutaj tego nie ma i chce się właśnie odkrywać wszystko po kolei, nie? Jakaś pierdółka ci wyskoczy i już, kurczę, chcesz tam jechać. Chyba wyścig znowu, tak? Masterworks. Okej. 22 tysiące baksów dostajemy za te. O! Ciekawe. Wyposażono samochód GTR, ale nie wersja Nismo, tylko taka zwykła, chyba. I też poszerzony? Tak! Jest poszerzenie. Okej. No, wygląda ciekawie. Gotowi? Let's go. Ale fajny jest ten balon, który się tutaj unosi z tym logiem Liberty Walk. Teraz muszę wygrać. Ej, oni specjalnie robią do tych zawodów taką piękną grafikę, nie? Przed chwilą mieliśmy taką... Kurde, jak mało brakowałoby przywali w tego typa. Możesz ty. Ekstra. O,
No, powiem wam, że na tym poziomie dają ostro. Przeciwnicy tutaj. O kurde, ty on mnie. On mnie. Ło! Ej! O, shit! Dobra, to jest coś innego. W Forza Horizon 5 jest tak, że przeciwnicy, te drivatary, zawsze przed metą zwalniają. Tak, zawsze masz takie wrażenie, że niby wygrałeś o milimetr, nie? Albo coś takiego? Przyjrzyjcie się za każdym razem na końcu wyścigu, co się dzieje. O milimetr wygrywacie dlatego, że te boty po prostu zwalniają. Serio. Jesteśmy na miejscu. No, ciekawe jaka teraz będzie furka. O, Chrysler. Do... z bodykitem? No, to chyba nie widziałem. SRT8 wersja. Uuu, to ta wypasiona. No zaraz zobaczymy jaki będzie bodyk do tego. Ej, nie ma body! Czy ma? Nie no. Ma? Czy nie ma? Dokładnie. O to chodzi, nie? Nieważne jaki samochód, czy sedan, czy supercar. Ważne, żeby mieć miłość do motoryzacji. Mi się podoba ten Chrysler. Nie jestem fanem marki. Ci co wiedzą, to wiedzą. Ty, nie mogę nikogo... A, zapomniałem. Cholera. Czy mi się zaraz ten Chrysler zmieni na coś innego? Mam takie... O, żeż, ty pa, jak się podbijali. O, dobra, rzuca go. Rzuca go. Spodziewałem się tego, że będzie go rzucać, nie? No to w końcu nie jest super poszerzona furka. Ale patrzcie na te płomienie z rur wydechowych. Jakieś takie potężne, co? Ej, ale ten Bentley jakiś dopasiony ma. Spoiler? W ogóle to jest jakaś chyba wersja torowa tego Bentleya, zobacz. Coś tu nie tak. Zobacz, jaki tam... Nie? Dopasiony jakiś jest. Pa. O! 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 Patrz! Wow! Ej, ale się ciekawie tutaj ściga z botami. Coś zupełnie innego. Nie? Oni naprawdę się tutaj nie poddają do samego końca. Teraz... A czekaj, bo mi się musi to wyzwanie tutaj skończyć. Te wyzwania możemy sobie wyłączyć, jeśli nam przeszkadzają, jeśli chcemy sobie robić playlisty. Albo możemy tutaj sobie przerwać, okej. Ale jeśli to nam przeszkadza, to na szczęście w tej grze możemy to wyłączyć całkowicie. Jeśli kiedyś wam to przeszkadzało w Forza Horizon, tutaj macie tagi na świecie. Wyłączasz sobie to i już nie będzie ci przeszkadzać. No teraz jak ja robię sobie te playlisty, no to nie chcę, żeby mi to wyskakiwało, bo chcę sobie po prostu, o, tak o krajoznawczo pojeździć i robić wszystko po kolei. I wiecie co, nie używam teleportu ani samolotu, żeby gdzieś tam sobie dolecieć szybciej, tylko po prostu, o, w ten sposób sobie dojeżdżam jakimś ulubionym autkiem. Pyk. I co teraz? O, mini będzie. Podczas tej pogody zawsze samochody źle wyglądają, no ale nieważne już. Jadę! A, to są hot hatch, taka klasa. Okay, I can get on board with the cars. Kurde, ej, tutaj nie można zahaczać tego pobocza. To się katastrofa dzieje. Na kierownicy tak ściąga. When I tell you that these guys can custom anything. O, widok. Okej. Dawaj. Nie wiem, o ile wygrałem, ale muszę teraz zobaczyć na kamerze z kokpitu, jak to wygląda, że w innym samochodzie, bo jestem strasznie ciekawy. Wow. Dobra, wychodzimy. Teraz będę siedział w GTR-ku chyba. No i patrzymy się za siebie. Gotowi? Bam! O, ho, 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 ho. Ja, ej, to jest taki mały detal. Ale tak cieszy. Próbowaliście tego?
zobaczcie, jak to genialnie wygląda. Spoiler widać. Widać te siedzenia, ale wiesz, wnętrze samochodu z tyłu. Wiesz, w Fordzie też jest wnętrze z tyłu, nie? Ale jak patrzymy się za siebie, to mamy tą kamerę na tylnym zderzaku. I moim zdaniem to psuje trochę imersję w grze. Znaczy mam większą radochę z tego, że widzę tył tego auta. Nawet mimo, że widzę mniej tego, co się dzieje faktycznie za samochodem. Na przykład jeśli ktoś jest zasłonięty tym słupkiem C z tyłu, nie? To i tak... Genialne, ja pierniczę. Będę jeździł teraz na kamerze wstecznej cały czas, cholera. Okej, teraz mamy do dyspozycji Mercedesa, też oczywiście z poszerzeniem. A to jest taki nowszy Mercedes, nie? Patrzę się do tyłu jak głupek. No ale spodobało mi się to mega. Dobra, weźmy sobie kamerę zewnętrzną. O. Ale patrz, ja nie zwróciłem na to uwagi, jak grałem w tych betach. Ale to jest... To naprawdę dodaje tej imersji. Naprawdę sprawia, że gra się jakoś tak przyjemniej, nie? Bo możesz sobie po prostu jechać tym swoim ulubionym samochodem gdzieś tam powoli i bardziej czujesz, że faktycznie w nim jesteś. Jak on brzmi, wow! No jak Mercedes, nie? Użysz ty! Ole mnie załatwił! O, są widoczki, są widoczki! Jest jakaś laguna? O! O, ale czad! Czuję się, jakbym zajeżdżał do Chorwacji właśnie. Tam też są takie, trzeba przejechać przez taką, takie pasmo gór. Wyjeżdżasz z tunelu i taka piękna pogoda i właśnie takie cudowne laguny są. No, ale nie jeżdżę tam takim Mercedesem niestety. Jeszcze! Może uda mi się podgonić tego, co mnie zepchnął. Już go prawie mam. Dawaj, 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 dawaj. 94%, okej. Okay. Już złapałem ten tunel, okej, okay, jest dobrze. Yes! Jeszcze nitro na koniec. Żeby przypadkiem mnie nie przegonił. Ej, zobaczcie, trzymał się na dupie cały czas. Wow. Tutaj mogę w sumie fajnie pokazać, jak... Co się dzieje z kierownicą, kiedy zjeżdżam samochodem na pobocze. Kiedy złapię na przykład dwoma kołami pobocze. Zobaczcie sobie. I puszczam. Widzicie, jak szaleje? No nie jest jakoś tam mocno, nie? Ale... Jednak czuć, że coś się dzieje, że gdzieś tam ci łapie to pobocze samochód. To jest fajne uczucie, ale patrzcie, jak to wygląda. O, czad. Znaczy to wygląda po prostu cukierkowo, nie? To wygląda ładnie. Grafika jest ładniejsza w Fordzie, to oczywiste, ale... Forza Horizon 6, seria Forza Horizon ma poważne lekcje do odrobienia, tylko tyle wam powiem. Ja nie wierzę w ogóle, że mi się na kierownicy w The Crew Motorfest gra dobrze. To nie jest gra z taką świetną fizyką jak Forza Horizon, tak? Ale mimo wszystko jakoś to zrobili tak, że jeździ się fajnie na kierce. Absolutnie rozwala mi to łeb. Tak, bo jeździ... Ta fizyka tutaj w grze jest trochę podobna do The Crew 2. Jest kompletnie przebudowana, ale jest podobna, nie? W The Crew 2 na kierce kompletnie nie dało się jeździć na kierownicy. Znaczy dało się, ale tak, nie było force feedbacku, przy zmianie biegów trzęsło ci zawsze w tą samą stronę kierownicą, nie? A tutaj jest to tak zrobione, jakby... To wygląda trochę tak, jakby ktoś od Forzy przeszedł do teamu The Crew 2 i po prostu zrobił to dobrze. Tak to wygląda, sztos! I mamy Acura NSX. O, widzę, że jest Lotus Exige. Uuu, to będzie trudny przeciwnik, ale Acura też ma montowany silnik centralnie.
No, zobaczymy. Jak fajnie poszerzona, wow. Akurat w ogóle wygląda jak, znaczy NSX, Honda NSX czy Acura NSX, nie ma znaczenia. Te samochody wyglądają jak takie prawdziwe superkary, nie? O kurde, przez rondo prosto, proszę, proszę. Zobaczymy, jak będzie się to prowadzić. Wow. Dobra, musimy się trzymać tych z przodu i będzie dobrze. Długie dosyć te wyścigi, powiem wam. Jest to długa playlista. Najdłuższa z tych wszystkich, które do tej pory robiłem. Jesteście na to gotowi? Jesteście gotowi na to, żeby spojrzeć się do tyłu? Czekajcie, tylko znajdę kawałek prostej. Musimy to zrobić. Gotowi? BAM! Wow! Ale to oddaje. Okej, zmieściłem się. Oj, chyba nie dam rady jedynki podgonić. Zobaczcie, nie odpuszcza do samej mety. Jeszcze przed samą metą ciśnie to nitro, żebyś przypadkiem go nie wyprzedził. Bardzo mi się to podoba. Super, super. Zaakceptowałem tutaj zadanie. Mamy zrobić zdjęcie muralu w Moana Center podczas przeskoku z jednego dachu na drugi. Wjeżdżamy, to będzie to? Czy dalej jeszcze? Okej, czekaj. Nie, to chyba dalej jest to centrum handlowe. Tutaj musimy dopiero wjechać, a... Okej, czekaj. To będzie chyba to, tak? Tu nie trzeba się jakoś mocno rozpędzać, nie? I uwaga, robimy hopę. Jest graffiti na ścianie, okej. I jest skok? Był skok, okej. No i teraz wiecie, jak to działa w The Crew 2, czy w The Crew Motor Fest. Możemy sobie cofać, żeby zrobić zdjęcie w odpowiednim miejscu. Nie musimy jak w Fordzie, wiesz, że klikasz sobie w momencie, kiedy jesteś tam, gdzie trzeba, nie? Tylko można sobie kawałek cofnąć. Mało tego, można sobie też odpalić powtórkę i nasze ostatnie wyczyny uchwycić w ten sposób. Jakoś tutaj mi dopiero wykrywa skok, ale no, robimy zdjęcie. I uwaga! Zapisało mi, zrobiłem zadanie. Dostałem 12 tysięcy expa i 22 500 gotówki. To jak za jakieś takie jedno wydarzenie, nie? Ale czadzik. Idziemy dalej. O, tu mamy kolejne. To jest właściwie od Donut Media. Jest graffiti, zobacz. I co, wystarczy zdjęcie zrobić? Akurat mam samochód z Street Tier 2 i gotowe. I mamy kolejne 22 500, zgadza się? Tak, i prawie zrobiliśmy już dwa. Nie no, teraz chyba 22 nie będzie. Kurde, nic nie dostałem chyba. Aventador, zobacz, jaka szeroka bestia. Jedziemy. Oh yeah. Muszę go zobaczyć od środka, no po prostu muszę. Tu nie powinno być nic widoczne z tyłu, nie? O, zrobili kamerę na dachu. A ciekawe. Nie masz jednak ze środka, nie? W niektórych samochodach. A jednak to przemyśleli, nie? Zrobili to jakoś po swojemu. Dobra, nitro. Ja to muszę wygrać. O, trzecia pozycja. No, jakoś poszło, ale mogłem przejechać to lepiej. Nie popełniłem jakoś bardzo dużo błędów. A mimo to ciężko było dogonić tych z przodu. Ale myślę, że jakbym powtórzył, to by było lepiej. No, nie byłem... Czy tutaj z tymi zawodami jest taki problem, że za każdym razem dostajesz inny samochód, który kompletnie inaczej się prowadzi, nie? No i trzeba się szybko przyzwyczaić do tego auta, a zanim się przyzwyczaisz, no to już jest po temacie. No i to tak. Dobra, patrzcie, patrzę się za siebie. I siedzenia widać. Dojeżdżamy, zdaje się, do przedostatnich zawodów, w którym będziemy też Lambo jechać, ale tym razem Huracanem. Okej, zobaczymy. I let's go! Bugatti. Ale kurde, Gemera się pojawiła, czy Gemera? Ja mam sobie Huracanem poradzić? O, ale wygląda, kurde. Patrzymy się do tyłu. O, tutaj jest widok do tyłu, ekstra. So you're driving a Lamborghini Huracan Performante. I tutaj podczas tych wyścigów to już pewnie zauważyliście, że cały czas tłumaczy nam
jak powstawał konkretny bodykit do konkretnego auta. Mega fajnie posłuchać sobie, zwłaszcza dla fanów motoryzacji, czyli nas. Tutaj jest w ogóle w ustawieniach trudności coś takiego, że możemy sobie wyłączyć nitro i wtedy dostajemy więcej kredytów. Po prostu bonus jest większy, nie? Za każdym razem jak sobie zwiększamy te ustawienia trudności. Fajnie, co? Ale z drugiej strony, no nie wiem, no bez nitra ciężko byłoby mi tu wygrać. Chyba że wtedy pozostali przeciwnicy też nie mają nitra. Muszę to wytestować na kolejnym wyścigu. I cyk, na pierwszą pozycję. No coś tam jedzie ten huracanik, powiem ci. Wow. Oj, nie daj się wyprzedzić. Nitro dopiero przy wyjściu. I nitro. Ekstra. I cyk, pierwsze miejsce. O kurczę, dogadałem się z tym huracanikiem. Nie wierzyłem w niego, ale chyba on wierzył we mnie. I pod koniec mamy Grand Race dookoła wyspy. O shit, to jest bardzo długa playlista. Znaczy tak, zawodów było mega dużo, ale nie spodziewałem się, że będziemy mieli teraz już Grand Race dookoła mapy. Okej, no to sprawdzamy. Że jest tutaj jakiś rekord świata 13 minut, wow! Bardzo dużo, ciekawe ile kasy za to dostaniemy, co? Zaczynamy od Mini Coopera i chyba samochody będą nam się zmieniać podczas tych zawodów, czyli będę jechał wszystkimi samochodami po kolei, tymi, którymi uczestniczyłem w zawodach tych tutaj, nie? Ale ciekawe. O, start kiepski zaliczyłem. Okej, udało mi się wszystkich podgonić i chyba za moment powinna nastąpić zmiana, tak? Okej. Teraz mi gościu powiedział, że powinna nastąpić zmiana przed chwilą. Czyli będziemy mieli trzy samochody, zdaje się, że trzy zmiany, tak? Okej. Oho! Fajnie to wygląda, kurde! Back with the BMW M4 Liberty Walk Edition. My firm favorite of the day. No ej, ta BMA prowadzi się zajebiście. W moim odczuciu lepiej się prowadzi od Huracana, którym już jeździłem wcześniej. Wiecie co jest najlepsze? Bo teraz mi się tak dynamicznie te samochody zmieniają, nie? I ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby przełączać się między łopatkami a skrzynią manualną ze sprzęgłem. Bo mam cały czas w grze włączoną skrzynię manualną ze sprzęgłem, ale w zależności od samochodu gra automatycznie przestawia tą skrzynię. Czujesz to? Więc jak chcę grać sobie na łopatkach, nie muszę wchodzić tam w opcję ustawienia gry, tylko po prostu od razu gra przełącza się na łopatki. Sztos, naprawdę gruby wiór z tej gry jest pod tym względem. Bo ma kompatybilność z tą moją kierą przynajmniej na takim poziomie jak... W sumie żadna gra wyścigowa do tej pory. No może Assetto Corsa, w Assetto Corsie też tak jest, że jak masz sobie samochód z sekwencją, no to nie zagrasz sobie na skrzyni manualnej ze sprzęgłem, nie? I odwrotnie. Więc można powiedzieć, że tutaj są takie zalążki Assetto Corsy, takiego fajnego symulatora do jazdy samochodem. Nie no, chodzi mi tutaj bardziej o kompatybilność, nie chodzi mi tu o prowadzenie samochodu, tylko samą taką kompatybilność z kierownicą. Naprawdę zrobili grubą robotę pod tym względem, wow. No i teraz BMW-czką sobie ciśniemy, cyk, ja nie wiem, ale ona chyba jest do wygrania w tej playliście. Jedziemy dookoła mapy, ale powiem wam, już mamy 50%. Okej, ostatnia zmiana nas teraz czeka. Lambo? Tak strzelam. Lambo, dobrze, z Lambo byłem najlepiej dogadany. Będziemy teraz przejeżdżać przez miejsca takie wulkaniczne bardziej. I do widzenia. Teraz to można śmigać.
czasami widzę, że te linie pomocnicze, które nam się świecą na czerwono, czasami nie, one jakby nie są dostosowane do danego samochodu, którym jedziesz, bo na przykład to Lambo bez problemu było w stanie pokonać tamtą szykanę, nie? Ale już tutaj na tym zakręcie był problem. No zobacz, tutaj mamy przed sobą takie szykany, niepotrzebne są te czerwone strzałki, nie? Żeby nas jakby dekoncentrowały i kazały hamować. Możemy sobie spokojnie to Lambosem pokonać, ale już ten zakręt tutaj trzeba ostro hamować, nie? Żeby to ładnie wziąć. Cyk. Cyk i ten zakręt też. Możemy sobie normalnie przejechać, nie? Czasami źle pokazują te strzałki czerwone. Tam... O kurde, doganiamy ten typ z tyłu. No! Zbliżył się dość mocno pod koniec. Trzeba uważać. Mhm. Udało się. Ej, widzieliście, jaki miałem zajebisty czas? Ej, czekaj, muszę zobaczyć mój czas, tabela wyników. Patrz, jaki czas mam. 16, 16, 16, what? Ej, ja już nigdy nie robię tego, ale widzę, że nie tylko ja tak miałem. Aha, dobra, bo tutaj są inni gracze jeszcze. Ale ja miałem najbardziej taki w punkt czas. Jest bardzo ciężko tak trafić. A ja jechałem, wiesz, na maksimum swoich możliwości. 16, 16, 16, jedyny na świecie mam taki czas. Ktoś ma 16, 16 i 1 na końcu, nie? 16, 16, 16, 1. Też tak pasuje, ale ja mam 0 na końcu. Dobrze. Ile dostałem expa? Ożesz ty. 38, 39, 40, 40 tysięcy, 62 tysiące baksów. To jeszcze nie jest tyle, co w The Crew 2 dostawało się po 1,5 miliona za wyścig, jak miałeś 9999 poziom. Ale już jest dużo. Już coraz więcej tej kasy zbiera się na koncie. Powinienem dostać części do wszystkich moich samochodów. Tak jest! 5 km. Ej! Patrzcie na wydechy w tym samochodzie. Zobaczcie, jak drgają podczas postoju. A jak dodamy gazu, to będą inaczej drgać? Ciężko powiedzieć, nie? No nie wiem, no. Chyba inaczej. Wiesz, z większą częstotliwością, nie? Czyli mniej widoczne jest to, że się ruszają. Ale tak, jechałem sobie tym samochodem driftowym trochę do tego ostatecznego celu, znaczy teraz w sumie jadę i wcześniej też jechałem, dlatego że ciągle testuję tutaj te ustawienia driftowe i na przykład jest tutaj taka dosyć ciekawa asysta, która w innych grach wyścigowych jest tak jakby odstrzała, czyli kontrowanie kierownicy w kierunku driftu. I faktycznie, trochę mi to ułatwia sprawę, ale jeszcze jest ciężko. Ja mam wrażenie, że mówię teraz tak w przestrzeń, bo osoby, które będą grały w The Crew Motor Fest na kierownicy, to jest jakiś 1% klub. Tak zwany. No bardzo mało, poniżej 1% osób będzie grało w tę grę kiedykolwiek na kierownicy, nie? A już nie wspomnę o graniu z innymi na multiplayerze. Ale ja spróbuję swoich sił. Chciałbym natomiast, żeby było coś takiego, że jak kończy się wyścig, to widzimy listę graczy i widać, kto na jakim sprzęcie grał. Znaczy, no wiadomo, no to już jest takie wyróżnienie, nie? Jak ktoś tam... Nie każdy ma kasę na sprzęt i wiesz, ma gdzieś to pomieścić, nie? To niech też dobrze, że tam ktoś nie jest faworyzowany pod tym względem, ale same wspomagacze, nie? Żeby można było pokazać same te wspomagacze. I moim zdaniem to już by wystarczyło i byłby sztos. Bardzo bym to chciał, nie wiem jak wy. Mi by to pasowało. No bo jednak trzeba się więcej postarać, nie? Jak ktoś nie ma tego kontroli trakcji i tak dalej. Ja używam tylko ABS-u. ABS jest jednak must have, nie? No, tego nie da się tak łatwo ominąć, że tak powiem. Patrzcie, jak ta gra wygląda. Wow. Oj. No dobra, dojeżdżamy sobie i chyba odbieramy naszą furkę. Pokaż mi moje autko. O nie! Jest, 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 jest! Czy to będzie to, co myślę? A... O, tak, to jest BMW, to kozackie. To, które mi się najbardziej podobało z tych wszystkich samochodów, które żeśmy testowali. Patrzcie na te złe światła. Wow! Ale będzie! To jest taka wyścigówka, ale fajna. Tak się dobrze tym samochodem jeździło.
tak fajnie skręca. Zajebiście się prowadzi. Oh yeah. Jest mój! Dzień dobry, BMW. A playlist is ready to try. Okej. Muszę ukończyć 10 playlist, żeby odblokować szybką podróż. Ukończ 3 playlisty main stage. Nie wiem co to jest, ale się dowiem. Dobra, teraz mamy proponowaną następną playlistę, czyli japońską. Okej, może być. Może być. To już zrobimy sobie w następnym odcineczku. A tutaj proszę, BM-eczka. Próbuję nią driftować, bo to pierwsze co powinno się robić właśnie BM-kami. Ale to nie jest samochód przygotowany do driftu. O, czekaj, a co my tutaj mamy? Rekomendowane jakieś zadanie, 9000 i 12000 expa. Ja nie mogę, ale czadowy jest ten samochód. No zobacz na to. Wow. Świetnie wygląda. Ja muszę sobie powrócić do Dekru 2 i poodblokowywać wszystkie te takie unikalne samochody, które tam jeszcze można odblokować. Tam są takie story do robienia. I oj, trzeba. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.